Witam Was ponownie w kolejnym wideo. Jeżeli oglądaliście mój poprzedni filmik, oczywiście jeśli subskrybujecie mój kanał, to z pewnością wiecie, że się przeprowadziłam. Mieszkam w nowym mieszkaniu już od grudnia, więc już minęło kilka miesięcy i pomyślałam, że zacznę nagrywać filmiki takie związane z urządzaniem wnętrza, bo szczerze mówiąc jeszcze nie wszystko mam tutaj skończone i jeszcze jestem w trakcie ciągłego dokupywania różnych rzeczy, teraz już bardziej takich dekoracyjnych. No i zebrałam tutaj troszkę różnych moich ostatnich zakupów. Są to głównie dodatki, które kupiłam w różnych sklepach. Nie będę już się tutaj więcej rozgadywać, tylko zabiorę się za pokazywanie, bo troszkę się tego tutaj uzbierało. Okej, zanim wyciągnę to, co mam w torbach, to pokażę Wam to, co położyłam sobie luzem. I tutaj taka piękna welurowa, aksamitna szkatułka, którą znalazłam w Isku. Ona jest na biżuterię albo na jakieś takie małe bibeloty. Bardzo lubię te aksamitne rzeczy i nie mogło zabraknąć tej szkatułki w moim mieszkaniu. Ona kosztowała 30 albo 40 zł, nie powiem Wam teraz, bo to już kupiłam jakiś czas temu, ale z tego co kojarzę, to trafiłam na jakąś promocję. Tutaj mam w tej torbie moje ostatnie zakupy ze wszystko po 4 zł. Mam w moim mieście naprawdę fajny sklepik właśnie z takimi bibelotami i znalazłam w nim taki zegar ze złotymi cyframi i ze złotą obramówką. Jest po prostu przepiękny i kosztował 30 zł. Jeszcze nie wiem, gdzie go powieszę. Prawdopodobnie w kuchni albo w przedpokoju. Byłam naprawdę zaskoczona, że we wszystko po 4 zł można kupić taki ładny zegar. I tutaj sobie włożę to, co już pokazywałam. I tak, tutaj mam jeszcze poszewki, które są przepiękne i one również są ze wszystko po 4 zł. Takie szare, pastelowe kwiaty i jedna poszewka kosztowała 6,50. Słuchajcie, one są z takiego jakby delikatnie polarowego materiału. Nie jest to taki typowy cienki poliester, tylko naprawdę porządny materiał. I tutaj jeszcze mam drugą. Kupiłam taki komplecik. Tutaj mam jeszcze wazon, taki w kolorze butelkowym, dość wysoki, fajny w sumie, na jakieś pojedyncze kwiaty. On kosztował 6 zł. Tutaj mam taką małą doniczkę o takiej ciekawej fakturze. Oczywiście złota, kocham złoty i to jest po prostu choroba. Jestem straszną sroką, uwielbiam złote dodatki i mam ich w moim mieszkaniu naprawdę mnóstwo. Ta doniczka kosztowała 6,50, również jest ze wszystko po 4 zł. Ok, teraz przeuroczy kubek. W sumie mam mnóstwo kubków i nie wiem, po co go kupiłam. Chyba tylko dlatego, że był naprawdę uroczy. Taki malutki i kosztował 3 zł. Nie wiem, czy wyostrzy mój aparat. O, jest. No jest po prostu prześliczny na jakąś małą kawkę albo espresso. Co tutaj jeszcze mam? W sumie nic już do mieszkania. Poza tymi białymi spinaczami. Na pewno je do czegoś wykorzystam. Nie wiem, może do jakiegoś DIY. No w każdym razie one kosztowały chyba 2 czy 3 zł, więc po prostu wzięłam tak, żeby były w razie co. Dobra, kolejna torba. Muszę sobie tutaj jakiś porządeczek zrobić, by się dużo rzeczy tutaj nie... Kolejna wielka torba, ale niech Was nie zmyli, bo nie wszystko w tej torbie jest z tego sklepu. Odkryłam ten sklep w zeszłym roku, jest to sklep Action i muszę przyznać, że przepadłam. Nie wiem, chyba godzinę spędziłam w tym sklepie. Nie mogłam wyjść, naprawdę tyle cudownych rzeczy. I tak, jeśli chodzi o Action, to znowu welurek, aksamit, taka podkładka też na biżuterię. Tym razem szara. Wiecie co? Ona kosztowała chyba 8 zł. 8 albo 10. Coś takiego.
No, chciałam kupić jeszcze jakąś, bo mam takie wysuwane szufladki właśnie na różne dodatki. Niestety ta była ostatnia. Tak. Dalej mam. Niech Was nie zdziwi ten kolor. Złote łyżeczki. Już sobie pozwoliłam je tutaj otworzyć i mi tak latają po tym pudełku. Do zdjęcia. O kurczę, teraz nie mogę tego wyjąć. Te łyżeczki też kupiłam w Action i one kosztowały, nie wiem, 8 zł, 6 zł. Nie powiem Wam teraz, naprawdę nie pamiętam. O. Widać czy nie widać? Chyba się nie wyostrzy. No w każdym razie są złote. Mówię, ja jestem sroką i u mnie złota jest po prostu potąd. Ale wiecie co? W sumie zawsze lubiłam złote dodatki, tylko kiedyś ciężko było je dostać w różnych takich sklepach właśnie z dekoracjami. Teraz zrobiło się to modne, więc w różnych sklepach mamy dostęp do dodatków o wiele większe. Okej. Co tutaj jeszcze mam z tego Action? W sumie, wiecie co? Mam tutaj jeszcze tylko papeterię bardziej i taśmy, ale to nie będę teraz tego pokazywać, to chyba zostawię na inny filmik, bo jest tego tak dużo, że chyba bym pół godziny nagrywała, zanim bym wszystko tutaj Wam pokazała. Dobra, kolejny zakup z Iska i ta ramka kosztowała, nie wiem, chyba 6-8 zł. Też trafiła mi się na promocji. Ona ma taką fajną grafikę włożoną. Kurczę, nie wiem, czy tam mi to wyostrzyło. Chyba tak. Naprawdę ładnie się prezentuje. I nawet nie wiem, czy nie zostawię tej grafiki już w tej ramce, bo fajnie to wygląda razem. Tutaj mam coś z Pepco. A, półka. Kupiłam ją już jakiś czas temu, ale kompletnie o niej zapomniałam. Zresztą i tak planuję ją powiesić raczej na balkonie, więc po prostu leży na razie schowana w szafie. Ona kosztowała 20 zł i jest w takim fajnym stylu właśnie boho, z tymi sznureczkami plecionymi. Bardzo mi się to podoba, ale tak jak mówię, raczej pomyślałam o balkonie niż o mieszkaniu. Chociaż, nie wiem, jeszcze może zmienię koncept. I tutaj mam lusterko, takie ozdobne. Lustereczko z Intermarché. Chyba tak, z Intermarché. Nie powiem Wam, ile ono kosztowało, ale chyba coś koło 20 zł. Tutaj ten złoty jest taki bardziej postarzony, taki miedziany. Nie do końca mi się to podoba, ale bardzo podobało mi się tutaj to zdobienie. I w razie co po prostu sobie wezmę sprayem, przejadę, jeżeli mi nie będzie to do niczego pasowało. Ale może jakoś tam gdzieś wkomponuję pomiędzy ramki. Okej, tak jak mówiłam, tu już mam same takie taśmy, różne papiery, więc to raczej zostawię na inny filmik, bo jest tego po prostu za dużo, żeby to wszystko teraz pokazać. I przejdę dalej. Dalej mam kwiaty. Kwiaty i są to sztuczne kwiaty, bo żywe tak średnio mi się w wazonie trzymają. Trafiłam na takie goździki. Właśnie pomyślałam o tym zielonym wazonie, że będą idealnie pasować. Z tym, że muszę je troszkę skrócić. Za jedną taką gałązkę w centrum ogrodniczym zapłaciłam, nie wiem, 7-8 zł, coś takiego. I tutaj też mam mnóstwo po prostu sztucznych gałązek kwiatów, ale nie będę ich wszystkich wykorzystywać do wazonu, tylko będę robić wianki. Właśnie, jeżeli śledzicie mój Instagram albo mój sklep, to wiecie, że robię też własnoręcznie takie wianki. Ozdabiam je właśnie sztucznymi kwiatami i gałązkami. I zamierzam sobie też zrobić taki wianek właśnie do swojego mieszkania. Zaraz wam pokażę jeszcze, jakie kwiaty kupiłam do niego. O, mam. O, coś takiego. One są tak śliczne i po prostu wyglądają jak żywe. Już nie mogę się doczekać, jak ten wianek będę robić. Może nawet dzisiaj go zrobię? No właśnie. Zobaczę, jak mi starczy czasu, to zrobię. Tutaj mam jeszcze takie gałązki.
o, można powiedzieć, dużo gałązek. Mam takie złote koła, tylko nie wiem, gdzie je schowałam. I tak pomyślałam, że właśnie ozdobię te złote koła tymi gałązkami. One dość fajnie wyglądają. Już widziałam kiedyś na Pinterestie właśnie takie pomysły, żeby ozdobić właśnie albo drewniane, albo złote takie koło i powiesić na ścianie. Bardzo mi się to podoba, więc jak zobaczyłam te gałązki, to stwierdziłam, że muszę je mieć i muszę to zrobić. One kosztowały 13 zł. I nawet nie wiem, ile ich jest, ale czy one są razem w sznurze, czy chyba razem. Może być tego dość sporo. Jeśli uda mi się zrobić taki, nie wiem jak to określić, wianek, obręcz, no tak, taką ozdobę, to na pewno pokażę na moim Instagramie. Co tutaj jeszcze mam w tych moich zbiorach? Tu mam jeszcze takiego listka Monstery, który sobie włożę gdzieś tam do jakiegoś małego wazoniku. On kosztował 60 groszy. Ja generalnie czasami też takich sztucznych liści używam do zdjęć, które robię właśnie na Instagram, więc nie mogłam się oprzeć, musiałam go sobie kupić, tym bardziej, że uwielbiam Monstery. U mnie jeszcze w mieszkaniu się żadnej nie dorobiłam, ale za to mam w sklepie jedną, która rośnie jak wściekła i co chwilę wypuszcza nowe listki. Więc chyba się skuszę i też kupię jedną sobie do mieszkania. Tutaj kupiłam jeszcze, słuchajcie, rzeżuchę. Nie wiem jak wy, ale ją uwielbiam. Więc będę sobie robić małą plantację rzeżuchy w kuchni, jak już się uporam z porządkami. Tak, muszę posprzątać trochę kuchnię i zaaranżować kilka tych nowych dodatków. Dobra, na koniec zostawiłam ramki. Ojej, nie podniosę tych ramek. Dobra, tak, tutaj mam ramki z Desenio. Szczerze, nie wiem jak się to czyta, no mam nadzieję, że tak jak powiedziałam. O, takie rameczki z plakatami. Tego to chyba nie widać, bo tu jest napis i odbija mi się światło z okna. I tu mam największą, oczywiście złotą, z pięknymi kolorami. I tu mam jeszcze właśnie taki cały zbiór plakatów. O! Spójrzcie. Właśnie, to są te plakaty z tego Desenio. Teraz widzę, że mnóstwo osób je reklamuje. I one mi się już od jakiegoś czasu podobały. I wreszcie mam okazję, żeby ozdobić sobie ściany, bo w moim poprzednim domu, właściwie w pokoju, miałam poddasze, więc za bardzo nie miałam gdzie powiesić sobie ramek. Więc teraz przeszalałam i mam całe mnóstwo różnych plakatów. Zamierzam jeszcze wywołać różne zdjęcia i chyba obwieszę wszystkie ściany, jakie mam w domu. Dobra, przymierzam jeden z plakatów do ramki z Iska. O, idealnie pasuje. Zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądał, jak się go odwróci. Jeszcze raz pokażę Wam tutaj zbliżenia na te plakaty z Desenio. One są wykonane na takim grubszym papierze. Bardzo ładnie się prezentują. Grafika jest naprawdę super. O, tutaj mam zdjęcia. Napisy. No i takie grafiki. Niektóre z nich powieszę sobie w sypialni, niektóre w salonie. Te na przykład w kuchni chciałam powiesić. I tutaj już też zaczęłam sobie przymierzać do różnych ramek. Tu mam mapę świata. Ramka z Iska. Myślę, że będzie idealnie pasować. No a tutaj już zaczęłam sobie komponować i układać inne ramki i przymierzać do nich właśnie te plakaty. Nie mam na razie żadnych zdjęć, więc postawię właśnie na wszystkie plakaty z Desenio. Tutaj mam taką złotą ramkę. Tam też są złote, no i te białe. Zrobię taki miszmasz. To chyba wszystko, co chciałam pokazać. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam.
Dajcie znać, co Wam podobało się najbardziej. Teraz biorę się za układanie tych rzeczy na swoje miejsce, sprzątanie. I mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo. Pa!